Tak, targowisko miejskie wyglądało jeszcze niespełna rok temu, kiedy podpisywano umowę o jego przebudowie. Tak wygląda dziś. Dzięki gruntownemu remontowi lubiane przez mieszkańców miejsce zakupów zmieniło się nie do poznania. Bardzo mi się podoba, eleganckie pawilony i to jest pełna kultura. W końcu takie miasto jak Zabrze nareszcie ma swoje porządne targowisko, z czego tylko się cieszyć. Nie trzeba się przeciskać między tymi straganami tam. Na taką zmianę czekali również sami sprzedawcy, którzy teraz mogą handlować w komfortowych warunkach. Mnie się osobiście bardzo podoba, jest elegancko, fajnie. Przede wszystkim będzie ciepło w środku, nie? I czysto jest, nie? To jest też ważne, bo kwestia z posprzątania takiego to jest przetarcie szmatką i tyle, nie? No, także są duże zalety. Jest ubikacje są, to jest też bardzo dobra sytuacja, że mamy oddzielnie. My mamy ubikację, oddzielnie jest dla klientów. Prace przy remoncie rozpoczęły się w połowie kwietnia tego roku. Zakres robót był pełny. Modernizacja to praktycznie wymiana całej infrastruktury technicznej. I sieci wodociągowo-kanalizacyjne, i elektryczna sieć została całkowicie wymieniona, zmodernizowana. I powstały oczywiście pawilony. Od 1 października mamy pozwolenie na użytkowanie. Kupcy natychmiast się zorganizowali. Nowe targowisko to 18 murowanych pawilonów, w których znajduje się 150 punktów handlowych. Wycieplane z góry, ściany są wycieplane z zewnątrz. Każde pomieszczenie posiada energię elektryczną, posiada wodę. I są różne powierzchnie dostosowane do potrzeb kupujących, więc od 8 do chyba 24 metrów. Remont targowiska to nie tylko poprawa jakości handlu w przestrzeni miejskiej, ale również poprawa wizerunku Zabrza. Takie właśnie miejsca to są miejsca ulubionych nie tylko zakupów, ale czasami i spotkań. Niestety trzeba powiedzieć, że nie było to miejsce, które nas promowało. Dziś w przeciągu tak naprawdę kilkunastu miesięcy udało się zrealizować zadanie, które spowoduje, mam nadzieję, że wrócą tu mieszkańcy, a kupcy, proponując najlepsze towary, będą tymi partnerami, na których mieszkańcy czekają. Koszt przebudowy targowiska to 7 800 000 zł, z czego prawie 5,5 miliona zostało pozyskane ze środków unijnych. Targowisko przy ulicy Boboli powstało na początku lat 90. i działało w niezmienionej formie przez 22 lata. Pierwotnie od 1866 roku na placu, na którym obecnie znajduje się targowisko, mieściła się huta szkła, która została zamknięta dopiero po II wojnie światowej w 1973 roku. Od roku 1969 do roku 1977 mieścił się tu również Śląski Ośrodek Techniki Medycznej TEMET. W latach 80. planowano tu budowę domu towarowego. Z planów tych jednak nic nie wyszło i ostatecznie powstało tu zabrzańskie targowisko, które od teraz nosi nazwę Targowiska pod Ratuszem.